Dzień dobry, w poniedziałkowy poranek, a właściwie już południe z Paryża. Poniedziałek tutaj zdecydowanie nam nie służy, nie wiem o co chodzi. W Warszawie powiem wam, że u mnie poniedziałki są zawsze super, a tutaj jakoś, nie wiem, czy Francuzi lubią poniedziałki, nie lubią, bo jakoś, no, nieważne już, nie wnikając w szczegóły, jakoś po prostu nam ten poniedziałek nie służy, ale walczymy o to, żeby zaraz się wydarzyło coś dobrego i żeby ten dzień był jednak udany, bo w końcu jesteśmy w mieście miłości w cudownym Paryżu. Byłyśmy na śniadaniu, które było jedną z tych nieudanych rzeczy. Marzyło nam się zjeść posiłek z widokiem na wieżę Eiffla i słuchajcie, właśnie w takiej knajpie byłyśmy, trochę droższej i w ogóle i byłyśmy absolutnie niezadowolone ani z obsługi, ani ze śniadania. No po prostu wszystko, co się tylko dało, poszło nie tak, więc w sumie dobrze, że wam rano tam nic nie nagrywałam, bo totalnie nie było to warte jakiejkolwiek uwagi. Średnio też podoba nam się, słuchajcie, komunikacja miejska w Paryżu. Niby mamy wiele linii metra, są też jakieś takie pociągi na dłuższe odległości i tak dalej. Natomiast ta komunikacja totalnie nie jest intuicyjna. Jest słabo oznaczona. Automaty z biletami bardzo często nie działają. W ogóle jak tylko co przyjechałyśmy do Paryża, nie mogłyśmy w ogóle ogarnąć, jak to działa. Gdzie zazwyczaj takie rzeczy są intuicyjne i no nie wiem, no powiem wam, że nigdzie chyba nie miałam jakichś takich większych problemów z poruszeniem się komunikacją, a tutaj jakoś nie jest to super przyjemne, ale koniec końców jest skuteczne, więc się nią oczywiście poruszamy, natomiast nie decydowałyśmy się na zakup żadnych biletów takich, wiecie, długofalowych, tylko kupujemy pojedyncze przejazdy, bo nie jeździmy aż tak dużo, żeby nam się opłacało kupować jakieś te większe karnety, także jeden przejazd kosztuje nas euro 90, prawie 2 euro. No i co, przejechałyśmy sobie pod Notre Dame. W takiej odsłonie jeszcze ja Notre Dame nie widziałam, bo jak pewnie sami dobrze wiecie, Notre Dame płonęło. Ile to było? Ze 2 lata temu? Nie no, z rok temu. Kiedy płonęło Notre Dame? Ale jakoś relatywnie niedawno, także wygląda to troszeczkę inaczej niż te 9 lat temu. Są tu jakieś renowacje i jest tu sporo ludzi właśnie. A nasz kolejny przystanek dzisiaj to Louvre. Uwzględnijcie to, planując swoją wycieczkę do Paryża, że niektóre muzea są zamknięte na przykład w poniedziałek czy wtorek. Dlatego dzisiaj w poniedziałek wybieramy się do Louvre, bo jest on zamknięty we wtorek. Natomiast dzisiaj zamknięte jest muzeum to Orsay, dlatego do niego wybieramy się jutro, także miejcie to na uwadze. No i przetestujemy dzisiaj w końcu te darmowe wejście do 26 roku życia. Mam nadzieję, że chociaż na tej płaszczyźnie nie będziemy mieć dziś problemów, bo naprawdę walczę o to, żeby ten dzień był udany. Instagram versus reality, zobaczcie, wszyscy stoją na tych takich podestach i robią sobie zdjęcia, że trzymają piramidę. My nie tak nie robimy. My idziemy po Monaliskę. No i jesteśmy w środku Louvru i tutaj od razu małe sprostowanie, ponieważ ja przeczytałam online, że właśnie te wejścia za darmo do 26 roku życia to po prostu wystarczy tu przyjść i pokazać swój dowód, a jest to nieprawda. Trzeba jakby kupić ten darmowy bilet na stronie internetowej. Także już do Louvru przychodzicie jakby z wersją online biletu i dopiero tutaj jest wam sprawdzany ten dowód i faktycznie wchodzicie za darmo, ale trzeba jakby kupić ten bilet darmowy na konkretną godzinę. Na szczęście mogłyśmy to robić z mostu i jakby wejść od razu, ale trzeba to zrobić wcześniej. Także to nie jest tak, że wchodzicie i tylko pokazujecie swój dowód, tylko faktycznie ten darmowy bilet też trzeba wcześniej kupić, zarezerwować na konkretny dzień i konkretną godzinę. A to wcale nie wygląda jak Louvre. To jest, słuchajcie, zaraz po wejściu do Louvre, czyli właśnie tutaj jakieś stare, antyczne, egipskie klimaty. Dopiero później będziemy wchodzić na górę, gdzie są te wszystkie francuskie ekspozycje, z których Louvre słynie, bo jest to chyba, jeżeli się nie mylę, najsłynniejsze lotnisko, muzeum na świecie. No i co? Monia, kociołek, Mona Lisa zobaczona. I tyle, nie jesteśmy jakimiś koleserkami sztuki, fajnie sobie pochodzić po tym muzeum, ale ono jest naprawdę ogromne i gdyby chcecie, wiecie, tak zwiedzić, no to przewodnik i naprawdę więcej niż dzień tak naprawdę można tutaj spędzić. Ludzi jest ogrom, fajnie, że to wejście jest darmowe, chociaż myślę, że gdyby nawet było płatne, to i tak byśmy tu weszły, bo warto to zobaczyć jednak, to jest, wiecie, dziedzictwo kulturowe naszego świata, więc fajnie to zobaczyć, ale jest ogrom ludzi, jest bardzo ciepło, no takie typowe turystyczne miejsce. Także no tutaj już każdego decyzja, czy to są jego klimaty, czy nie. Ja uważam, że warto zobaczyć. Byłam raz, byłam teraz drugi, trzeci już raczej bym się nie wybrała, ale
cudownie jest patrzeć na to, ile człowiek potrafi zrobić i też ile z tego się zachowało, więc wiecie, no historia, dziedzictwo kulturowe, myślę, że warto mimo wszystko zobaczyć, zwłaszcza, że Louvre jest chyba najsłynniejszym takim muzeum na świecie, zwłaszcza przez obecność tutaj Monalizy, także wiecie, punkcik odhaczony, lecimy dalej. Słuchajcie, ja po prostu czasami nie wierzę we własne szczęście i czasami w Polsce jest się ciężko z niektórymi ludźmi spotkać i spotykasz ich dopiero za granicą. I tak się w ogóle złożyło, że teraz są tak tanie loty do Paryża i nie wiem, jest jakiś paryski czas, wszyscy tu latają, że podczas naszego pobytu dziś widzimy się z Kate, która sobie przeleciała na miesiąc i z Igą, którą też poznałam, jakby wiecie, przez znajomych, przez Instagrama i tak dalej, i one się też znają, więc się wszystkie tu spotkamy. Dołączy do nas pojutrze Weronika Jaguś, która przyjeżdża tutaj, teraz jest w Amsterdamie na koncert Louiego, Louisa, tam jest ona, Vera, sorry, nigdy nie umiem tego wymawiać, Louis, na koncert Louis, Tomilson, Louiego, to nieważne, wiecie, o co chodzi, przepraszam Vera. No i się okazało, że jeszcze właśnie moja koleżanka Zuza z chłopakiem też będą tutaj w Pachi, bo to jest restaurant, a może dołem jest, tam jest wejście, patrz, tam. I właśnie, słuchajcie, idziemy sobie przez tak ogromne miasto, o takiej godzinie, że się w życiu byśmy się tak nie spotkały, jakbyśmy się nawet umówiły i idziemy ulicą i nagle ktoś mi mówi: hej Ola, ja oczywiście z nosem w telefonie, a to właśnie Zuza z Przemkiem i się ustawiliśmy na środę rano na śniadanko, więc w ogóle ekstra się tak spotkać przypadkiem, a my teraz zmierzamy trochę nowoczesności paryskiej, już wystarczy na dzisiaj tych zabytków. To jest Pompidou, Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Dzień dobry, kolejnego dnia z Paryża. Dzisiaj Paryż iście paryski, taki jakim go zapamiętałam i te lata temu. Co prawda dzisiaj nie wieje, jest minimalnie cieplej, ale dobrze jednak, że wzięłam sobie nadal ten sweterek pod spodem, bo jest mi tak akurat. Już nie jest mi zimno, ale chciałam dzisiaj się troszeczkę jeszcze lżej ubrać, ale bym pożałowała, więc jednak dobrze się ubrałam. Ale słuchajcie, dzisiaj jest deszczowo, co widać po moich włosach, że to jest jeden wielki puch. Mam ze sobą parasol. Także taka właśnie paryska pogoda, tak bym ją nazwała, a my zmierzamy do Café i Hollande, tak się to miejsce nazywa. Tam byłyśmy na śniadanku naszego pierwszego dnia i tam wybieramy się również dzisiaj. Spotkanie, słuchajcie, ze znajomymi w Paryżu, część kolejna. To jest w ogóle świetny zbieg okoliczności, że tak się złożyło, że wszyscy tu jesteśmy. Z Kate i Igą widzieliśmy się wczoraj wieczorem, ale nie brałam ze sobą aparatu, jakoś tak już wiecie, wieczorem to vlogowanie odpuszczam, więc to możecie nadrobić na Insta, jest na pewno wyróżniona relacja. Nagrałyśmy też takiego pięknego reelsa, tutaj wam go wstawię, no po prostu dream. A teraz idziemy właśnie do tego miejsca na śniadanko spotkać się z Werą Jaguś i Wiką. Oj, Werka chciała w ogóle zdjęcia pod wieżą Eiffla, dlatego też idziemy do tej restauracji na śniadanko, bo ona jest tu koło nas, koło wieży Eiffla, a nasz hotel tutaj właśnie się znajduje. Bonjour, madame. Co tam u Patrysia? Dzień dobry. Dotarłyśmy do Muzeum Orsay, jak to się mówi po francusku? Musée d'Orsay. No właśnie, a w ogóle wczoraj w tym vlogu jest długi monolog na twój temat. A to czemu? bo opowiadałam o tym, jak się czuję winna, że tam opowiadałam o tym, że się zobaczymy, tu Louis, koncert, coś tam i nie umiałam odmienić Louis Tomlinson przez przypadki i przepraszam w tym vlogu ciebie i widzów za to, że a, no, jako twoja przyjaciółka powinnam. Słusznie. No. Byś to bym chciała? Podobne. Tak? No. Słuchajcie, turbo dziwna akcja. Właśnie zostałyśmy na kilka minut zamknięte w sali muzeum, dlatego że był tu jakiś suspekt. Nie jestem w stanie wyjaśnić, co się dokładnie stało. Kazali nam po prostu wejść do sali bez w ogóle żadnego wytłumaczenia. I nie wychodzić. I nie wychodzić, bo jest podejrzany wśród nas. Także fajnie jest mieć świadomość, że jesteś zamknięta w sali z podejrzanym. Nie jestem w stanie jakkolwiek z tego skomentować. Strasznie dziwna sytuacja.
kolejny poranek w Paryżu rozpoczynamy wyprowadzką. Zmieniamy, słuchajcie, hotel. Także stwierdziłam, że na koniec zrobię wam room tour, bo jesteśmy już wstępnie tutaj spakowane, więc mogę wam pokazać bez jakichś zbędnych naszych rzeczy ten pokój. Pytaliście mnie właśnie na Insta, co to za hotel. Jest to, słuchajcie, nowy hotel przy wieży Eiffla, także jak sobie wpiszecie Eiffel Tower nowy hotel, to właśnie ten hotel znajdziecie. Rezerwowałam go przez Booking i za 4 noce zapłaciłyśmy tutaj 1800 zł od osoby, czyli jest to sporo. Oczywiście Paryż jest sam sobie drogi, ale możecie znaleźć te noclegi o wiele taniej. My po prostu zdecydowałyśmy, że zależy nam na jakimś większym komforcie, większym luksusie, no i też widoku, ponieważ poprosiłam właśnie o to, żebyśmy miały pokój na jak najwyższym możliwym piętrze, aby był piękny widok, no i dostałyśmy na najwyższym piętrze, czyli na 31, no i stąd ten piękny widok. Także pokazuję wam ten pokój hotelowy i zaraz pewnie kolejny, bo idziemy na śniadanie i właśnie zmieniamy hotel. No niestety wieżę Eiffla tutaj nie widzimy, ona jest w drugą stronę, natomiast mamy piękny widok na panoramę Paryża razem z Sekwaną. Tak to się wszystko prezentuje, jak możecie zauważyć. Jeżeli chodzi o pokój, to tutaj, wiecie, biureczko normalnie, hotel, tu właśnie jeszcze mój płaszcz, tu mamy łóżka i szafa, taka z lustrem, all black today, no i właśnie łazienka, do której się wchodziło, była wanna z prysznicem, tutaj umywalka i warto zaznaczyć, że są tu kosmetyki Rituals, słuchajcie, i tutaj pod prysznicem jest bardzo fajnie i tutaj jeszcze jest zamykana takimi przesuwnymi drzwiami toaleta, ręczniczki. Także tak, ten hotel ma 4 gwiazdki i ma, słuchajcie, też basen, z którego niestety, mimo chęci, nie skorzystałyśmy, bo się okazało, że trzeba to bukować wcześniej, pewnie przez COVID-a. Więc no niestety basen nie był nam dany, ale i tak jesteśmy bardzo zadowolone i myślę, że możemy hotel polecić. No, kosztuje to sporo, ale jeżeli ktoś chce mieć piękny widok, no to myślę, że warto, a przez to, że wiecie, ja w Bawie też mieszkam z pięknym widokiem, no to nie ukrywam, jestem pod tym względem trochę rozpieszczona i lubię, jak te widoki są piękne. Dojechałyśmy do naszego hotelu i zobaczcie, jak mamy pięknie przystrojone drzwi zaraz po wejściu. Od razu mamy po prawej stronie łazienkę, gdzie mamy prysznic z wanną. Tutaj jest zlew, tutaj za drzwiami jest jeszcze toaleta. No i wchodzimy do pokoju, gdzie już są moje torebki i moje bagaże. Mamy tutaj takie piękne łóżko i zobaczcie, jesteśmy przywitane pięknym bukietem kwiatów, makaronikami i listem od hotelu. Jest też telewizor, na ścianie jakieś obrazy i taki piękny paryski balkonik, który nam się umarzył, bo nowy hotel, w którym byliśmy, był, wiecie, bardziej nowoczesny, a tutaj mamy Paryż pełną parą i taki widok. Także wow, jest to niesamowicie wszystko dla nas przygotowane i chciałabym z tego miejsca serdecznie podziękować właśnie Inwood Hotels za zaproszenie nas tutaj do tego hotelu. Czuję się naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowo i widzicie, ile radości kwiatuszki i makaroniki mi sprawiły. Dzisiejszy dzień spędziłyśmy na Champs-Élysées, chodząc sobie po sklepach. No i nie wróciłybyśmy z pustymi rękami, of course, więc zrobię wam unboxing moich zakupów. Planowałam, jeżeli obserwujecie Instastory, kupić coś w Yves Saint Laurent, bo no dobra, te wszystkie, wiecie, domy projektanckie gdzieś tutaj swoją przeszłość, swoje powstanie mają we Francji, w Paryżu. Czy Gucci nie jest przypadkiem włoskie? Where is Gucci from? O, z Florencji, z Włoch, czyli iście francuski prezent sobie przywiozłam, ale chciałam właśnie coś sobie kolejnego takiego kupić. Tak jak wiecie, ja jestem raczej team wydawani na podróże niż na rzeczy materialne, zwłaszcza, że zazwyczaj taka jedna rzecz materialna jest równowarta kilku takim tańszym podróżom bądź jednej jakiejś super wypasionej, ale no po prostu nie będę się tłumaczyć, po prostu miałam ochotę sobie coś kupić i padło akurat na włoską markę tym razem, czyli Gucci. Jest to moja pierwsza rzecz marki Gucci i mam dla was właśnie unboxing, bo wiem, że wiele ludzi lubi oglądać takie rzeczy, także tak się prezentuje torebeczka, oczywiście, a pudełeczko, zdecydowałam się na kolejną torebkę, zastanawiałam się nad różnymi paskami, dodatkami, butami, ale pasków ja raczej nie noszę, butów
ciężko mi się przemóc, żeby wydać takie duże pieniądze, bo buty się jednak niszczą, a torebki, no ja jestem fanką kupowania już takich droższych torebek, jeżeli już coś takiego wydawać. Tutaj w środku jeszcze mamy takie etui z załączonym paragonem, no i tak się prezentuje pudełeczko. Tu jest zawiązana kokardka, a ja to może tak zrobię, żeby nie zepsuć, bo jeszcze, słuchajcie, nie przemyślałam, jak to ze mną pojedzie do Polski. No i tutaj mamy już pudełeczko, a w środku znajduje się mój zakup, czyli torebka. Całość jest w takim woreczku przeciwkurzowym, jak zawsze pięknie zapakowane. Tutaj mamy też jakieś tam certyfikaty gwarancyjne i potwierdzenie oryginalności i powiem Wam już od razu, że jest to najdroższy torebek z moich trzech torebek projektanckich, które mam, czyli dwie Louis Vuitton i teraz właśnie ta Gucci. Ta była najdroższa, a w odczuciu już jak ją przymierzałam, nie robi tak luksusowego wrażenia jak właśnie Louis Vuitton, także nie wiem, czy będę się decydować na kolejne rzeczy Gucci. Zdecydowanie jestem fanką Louis Vuitton też w, na przykład w Yves Saint Laurent nic mnie po prostu tak nie urzekło, czy na przykład w Diorze, żebym chciała kupić. Zobaczymy, jak się będzie nosić, jak właśnie z jej jakością, ale z takie pierwsze wrażenie to chyba jednak wolę Louis Vuitton, jeżeli chodzi o jakość, ale dobra. Już Wam pokazuję, zdecydowałam się na taki ponadczasowy model. Oglądałam też nowszą wersję tej torebki, ale ta zdecydowanie do mnie bardziej pasowała. Myślałam, że zdecyduję się na tą większą jej wersję, ale koniec końców jednak ta mniejsza bardziej do mnie pasuje, bo Pan powiedział, że też jestem niska i w ogóle i ta taka większa kopertówka, która mieści więcej, która jest jeszcze większa od tego mojego małego Louisa, to no po prostu nie leżała na mnie, a ta wyglądała bardzo, bardzo ładnie i też się zakochałam. To jest klasyczny właśnie model Gucci, który się prezentuje tak, ma tutaj taki metalowy pasek, który można nosić w ten sposób, czyli przez ramię bądź na ramieniu i ja chyba w tą wersję właśnie będę ją wolała. Tutaj się, o, tak w ten sposób odpina, no i w środku w sumie nic nie ma. Tutaj pod spodem jest ukryta taka jedna przegródka, także coś sobie można wrzucić, a tak to w środku ma ona wypełnienie. No i to właśnie jest prezent ode mnie, dla mnie, marki Gucci, pamiątka moja z Paryża. A my teraz, słuchajcie, sobie odpoczywamy. Ja muszę na chwilę usiąść do kompa i popracować. Mamy na to akurat 3 godzinki, więc idealnie. I nasz ostatni wieczór w Paryżu spędzamy ze znajomymi. Idziemy po raz ostatni zobaczyć świecącą w nocy wyżę Eiffla. Dzisiaj nie w sukience, dzisiaj będę ubrana akurat cieplutko. A później idziemy na kolację do sieci restauracji Big Mama, którą właśnie nam poleciła Kate, że tam jest bardzo dobra włoska kuchnia. I są różne właśnie te Big Mamy restaurację i my akurat udało nam się zdobyć na dzisiaj rezerwację do restauracji Big Love, ale dopiero słuchajcie, na 21.45, więc akurat o 21.00 zobaczymy świecącą wieżę i potem do Big Mamy się na kolację wybierzemy. Wczoraj byłyśmy na sushi, dzisiaj włoskie jedzenie, także już chyba trochę tej francuskiej kuchni mamy dość, która jest w porządku, naprawdę w porządku, ale no jednak wiecie, włoska kuchnia to włoska kuchnia, japońska to japońska. Fajnie było pojeść te cebulowe zupki, jakieś mięsne też rzeczy, ale jednak chyba jesteśmy wszyscy tutaj, moi znajomi, z którymi się widzieliśmy w Paryżu, fanami innych kuchni niż właśnie francuska. No i niestety nasz wyjazd dobiega końca. Totalnie tego nie czuję. Z jednej strony zobaczyłyśmy przez ten tydzień tyle i tyle się działo, że jakby I've had enough. Naprawdę czuję, że poznałyśmy ten Paryż, skorzystałyśmy z niego w 100%, ale szkoda jest wyjeżdżać, zwłaszcza jak ma się obok taki widok. No i ostatni właśnie wieczór spędzamy pod wieżą Eiffla, aby zobaczyć po raz ostatni jej migotanie, ponieważ ona od 21 migocze, słuchajcie, co? Przejdziemy ten dnie? Musimy. Migocze co godzinę przez 5 minut. Dobra, wchodzimy w jakieś dziwne tutaj uliczki. To wygląda jak miejsce, w którym ludzie tu sikają. Tak koło wieży i koło tych wszystkich kons. No, ludzie tu totalnie sikają. Ale ostatni wieczór spędzamy właśnie z Przemkiem i Zuzą. Właśnie do nich na Trocadero zmierzamy, czyli na most tutaj naprzeciwko wieży Eiffla, tak idealnie na wprost, i zabieramy ich na kolację. Nie udało nam się dzisiaj zgadzać rano, bo oni mieli plany na rano, my mieliśmy na popołudnie, jakoś tak po prostu wyszło, więc chociaż ten ostatni wieczorek spędzimy, a jutro znów się widzimy z Werą i Wiką, bo wracamy razem do Polski, gdzie u mnie w Wawce, w moim mieszkanku, czekają moi rodzice, także fajnie, bo udało nam się wszystkich znajomych aktualnie przebywających w Paryżu odhaczyć, no i jeszcze
zobaczę się z moimi rodzicami przed weekendowym maratonem studiów i kolejnej podróży, która już za jakieś 4 dni.